Ja i kamera to w Polsce zestaw do realizacji filmu z wesela. Dlatego uczestnictwo w weselu, na które zostaliśmy zaproszeni, stanowiło bardzo ważny element naszej podróży po Indii. Opowieść o tej ceremonii warto zacząć od uzmysłowienia, jak istotne jest połączenie symboliki z tradycją i religią podczas całego obrządku. Mantry, kolorowe stroje, skomplikowane obrzędy mają znaczenie i symbolikę, która dla nas jest często niezrozumiała. Ciężko niektórym znieść godzinną mszę w kościele. Ta ceremonia trwa tu kilka godzin. Wiele się zmienia. Jednak wyobraźcie sobie, że dalej 90% małżeństw w Indiach jest aranżowanych przez rodziców. To w tym kraju jest najwięcej agencji matrymonialnych. Tu małżeństwo jest biznesem. Często zdarza się, że młodzi przed ślubem widzieli się tylko kilka razy. I to w obecności rodziny. Ogromne znaczenie przy doborze małżonków ma pochodzenie. Muszą należeć do tej samej kasty. Status społeczny i stan majątkowy. Przed ślubem negocjuje się na przykład wysokość tak zwanego dori, czyli posagu, jaki wnieść musi pani młoda, a cały koszt wesela, na które często zaprasza się nawet do 1000 osób, ponoszą rodzice pani młodej. Dzień przed ślubem ręce i stopy pani młodej dekorowane są mehendi, czyli tradycyjnymi tatuażami z henny. A tuż przed ceremonią młodzi obmywani są w specjalnych kadziach pełnych ziół i owoców oraz namaszczani kurkumą i pastą z drewna sandałowego. Lagna, czyli sakrament małżeństwa, który symbolizuje złączenie dwóch dusz, odbywa się pod udekorowanym kwiatami namiotem zwanym mandap, którym ubrana w bogato zdobione sari panna młoda oczekuje pana młodego. Ofiarowanie się girlandami, modlitwa do pana Ganeszy, ceremonia świętego węzła, ceremonia świętego naszyjnika, pokropienie świętą wodą, obsypywanie ryżem i palenie ziaren tworzą niepowtarzalne widowisko. Bramin pod bogato ozdobionym namiotem przy dźwiękach mantr prowadzi kilkugodzinne rytuały. Thank you.
ब्रह्मणो ब्रजाजनम् सर्वदेवो आशीर्वजने नमः ब्रह्मा करुणाय करुणे विष्णवे नमः कं बदा हरुकाजलनादिदेताय व्यो नमः काजलदेव्यादन भरदयदेवे विष्णवे नमः कं बदा हरुकाजलनादिदेताय व्यो नमः अकबरी बाबूबाय पोपटबाय चंदने सुबारिया बाय ग्रम सबद बेजा सुंदर नागदो श्री मंगल मासे अमुक मास लगे कार्तिक मासे अमुक पक्ष लगे शुक्ल पक्ष अमुक तिथि लगे शनायकम शक्ति Po pierwszej części młoda para powiązana kolorowym paciorkiem opuszcza salę na swój pierwszy wspólny posiłek zwany kansara. Goście również rozpoczynają poczęstunek. I znowu powrót do obrzędów, do najważniejszej części rytuału, zwanego Saptapadi, czyli siedem kroków. Według hinduskiej tradycji, przyjaciółmi stajemy się po przejściu razem siedmiu kroków. Dlatego para młoda, obsypywana płatkami kwiatów, siedem razy okrąża święty ogień, po czym następuje oficjalne połączenie. Thank you.
Ja. Hallo, Bayou, geht's noch? Ceremonia ślubna kończy się błogosławieństwem rodziców i pożegnaniem pani młodej. Łzy rozpaczy pani młodej, opuszczającej na zawsze swoje domostwo i przekazywanej w ręce nieznajomego męża, to trudny moment. Ale cóż, taka tradycja, a miłość może przyjdzie później. O dziewczynkach mówi się, że są jak rośliny, które zakwitły w cudzym ogrodzie. Ich wychowanie to bezzwrotna inwestycja. Dlatego w tym dniu kobiety życzą sobie, abyś była matką tysiąca synów. Pojawiająca się tu swastyka, kojarzona przez nas negatywnie, znana była w Indiach kilka tysięcy lat przed Chrystusem i symbolizowała dobry los, szczęście, zwycięstwo w walce i dobre plony. Kolejnym etapem ceremonii jest wieczorny przemarsz z domu do miejsca przyjęcia. Orszak z panem młodym przy głośnych dźwiękach bębnów, trąbek, śpiewu i tańca oświetlonym mnóstwem neonów podąża na kolejną część ceremonii. We'll be right back.
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। Na tym specjalnie przygotowanym placu nikt nie tańczy, nie śpiewa. Czas wypełnia bardzo długa sesja zdjęciowa. Kobiety i mężczyźni spędzają ten czas oddzielnie. Siedzą odrębnie, posiłki piersi spożywają mężczyźni, rozmowy toczą się w grupach jedynie tej samej płci. Tu w Indiach lepiej urodzić się mężczyzną. To on ma większe prawa, a kobieta często pełni rolę służebną. Tu, panie feministki, czeka was długa walka z tradycją. Thank you.